Cześć, z tej strony Chiny to lubię. Dzisiaj kolejny odcinek związany z tradycyjną medycyną chińską. Z tradycyjną medycyną chińską, która do dzisiaj również popularna jest w Polsce. A konkretnie porozmawiamy o chińskich bańkach. Chińskie bańki nie tylko popularne są w Chinach, co oczywiste, ale również w Egipcie, na Bliskim Wschodzie, no i też w Polsce. Bardzo dużo ludzi do dzisiaj je stosuje. Ale chińskie bańki popularne są również wśród gwiazd Hollywood. Zresztą nie tylko. W 2016 roku amerykański pływak, wielokrotny mistrz świata Michael Phelps, widziany był na olimpiadzie po terapii chińskimi bańkami, miał okrągłe bordowe ślady na swoim ciele. Ale jeżeli już jesteśmy przy Ameryce, to nie tylko Michael Phelps, ale na przykład Justin Bieber, Jennifer Aniston czy Victoria Beckham. Właśnie te gwiazdy również korzystają z takiej terapii. No dobra, i teraz sobie trochę to podzielimy, bo bańki, te chińskie bańki, możemy podzielić na dwie części. Na suchą terapię i na terapię mokrą, tą bardziej hardkorową, ale zaczniemy od suchej. Terapia bańkami, ta sucha, polega na podgrzaniu baniek bądź wyciągnięcia mechanicznie powietrza takiego metalowego bądź plastikowego pojemnika przyczepionego do ciała. I ta temperatura bądź mechaniczne wyciągnięcie powietrza powoduje, że wzrasta ciśnienie, jest wyciągana, jest wpuszczana właśnie w ten pojemnik. Do terapii suchej można stosować dodatkowo masaż bądź akupunkturę i cały zabieg trwa około kilku minut. Ale ta bardziej hardkorowa terapia, mokra terapia, polega na tym, że w miejscu, gdzie przykłada się bańki, wcześniej nacina się lekko skórę. Tylko po to, kiedy właśnie rośnie nam ciśnienie po przyłożeniu bańki, krew, która się tam znajduje, zaczyna wyciekać właśnie tymi małymi otworami. No dobra, ale w ogóle po co nam te chińskie bańki? Po co ludzie poddają się temu zabiegowi? Pewnie podzielicie się na dwie grupy. Pierwsza część powie, to kompletnie nie działa, a druga część powie, to działa przede wszystkim na walkę z przeziębieniem. Okej, to w takim razie wyjaśnijmy, o co w tym wszystkim chodzi. Z założenia chińskie bańki mają na przykład uśmierzać ból mięśni. Z tego też pewnie powodu Michael Phelps właśnie na olimpiadzie stosował tą terapię. Ale dodatkowo podobno mają leczyć bóle szyi, mają obniżać cholesterol, pomagać, kiedy ktoś na przykład ma właśnie bolesne migreny, czy na przykład wzmacniać odporność. A już tak bardziej filozoficznie, trzymając się chińskiej medycyny naturalnej, mają przede wszystkim przywracać równowagę w organizmie, bo jak wiemy, w Chinach równowaga, szczególnie w filozofii, w medycynie, jest na pierwszym miejscu. Ale teraz jest jedno ale, nie ma niezaprzeczalnych dowodów, które mówią, że właśnie chińskie bańki działają, że spełniają swoją rolę. Chociaż jak podaje Harvard, w 2015 roku były badania, które pokazywały, że terapia chińskimi bańkami przynosiła ulgę. Jednak, jak zaznaczone jest w tej publikacji, badania były na małej grupie osób, więc nie dało się tego przełożyć na całe społeczeństwo. W związku z tym badania są, ale nie do końca dokładne. Kolejnym obszarem związanym z chińskimi bańkami jest oczywiście terapia placebo. Placebo, czyli leczenie tak naprawdę psychiki, czyli podajemy lek, który nie jest lekiem, ale my oczywiście myślimy, że on działa. Połykając na przykład taką tabletkę, wierzymy w jego moc i naprawdę zdrowiejemy. To właśnie tak samo mogą działać chińskie bańki. Co ciekawe, one działają lepiej niż tabletka placebo. A więc jeżeli naprawdę wierzymy, że bańki mogą nam pomóc, na przykład przywrócić równowagę, poczuć się trochę lepiej, wzmocnić odporność, to możemy je stosować, tym bardziej, że sama terapia bańkami nie szkodzi naszemu organizmowi. Sam jestem ciekaw, czy w dzieciństwie ktoś stawiał wam bańki. Sam jestem ciekaw, czy do dzisiaj korzystacie z tej metody. Dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Czy to są takie czary-mary, czy to naprawdę działa? Jak to działało, bądź działa w waszym przypadku? Piszcie w komentarzach, ja z przyjemnością przeczytam wasze historie życiowe na ten temat. I widzimy się w kolejny poniedziałek o godzinie 16 na kanale Chiny to lubię na YouTubie. To co, na razie!